Dwadzieścia porad. Jak udawać, że umiesz żyć, chociaż trochę nie umiesz i trochę cię nie stać. Porada pierwsza. Umyj drzwi wejściowe jakimś aromatycznym płynem. Wchodzący będą mieli wrażenie, że mieszkanie było dopiero co pucowane. Potem może już trochę śmierdzieć, nieważne. Porada druga. Kup jakieś makarony, kaszę czy ryż i wsyp w słoiki. Udawaj, że masz spiżarnię i plan. Porada trzecia. Kup butelkę wody mineralnej w butelce, ale koniecznie szklanej. Trzymaj w lodówce. Niech goście wiedzą, że traktujesz serio regularne nawadnianie się. To wzbudza szacunek. Jeżeli gości jest niewiele, polej im z tej nieszczęsnej butelki. Będą myśleć, że tak wygląda twoje życie na co dzień. Porada czwarta. Wyciągnij światełka z choinki i powiedz gdzieś, niech świecą i robią atmosferę. Ważne. Pozbądź się choinki. Już czas. Porada piąta. Wyczyść kibel i zlew. Przeczyj lustro. Pewne rzeczy muszą być zrobione. Syf może być, ale te trzy kluczowe rzeczy dobrze nadrabiają i dają wrażenie, że nie żyjesz jak brudne zwierzę. Porada szósta. Schowaj w łazience te rzeczy, których używasz. Szczotka do zębów, szczotka do włosów. I wyłóż te rzeczy, których używasz rzadziej. Jakieś kremy, jakieś fantazyjne mydełko zajumane z hotelu. Porada siódma. Weź wszystkie czyste ręczniki, jakie masz, ładnie ułóż i połóż w widocznym miejscu w łazience. Goście poczują onieśmielenie. Porada ósma. Wstaw jakieś zioła do szklanki z wodą. Może być natka pietruszki, z biedry. Cokolwiek byle zielone, umoczone w wodzie. Porada dziewiąta. Miej kwiatek w doniczce. Może być mały kaktus, cokolwiek co będzie dowodem, że potrafisz utrzymać coś przy życiu. Nie przejmuj się jak uschnie. Kupisz nowego. Porada dziesiąta. Kup tyle cytryn, ile zmieści się do największej miski, jaką masz w domu. Nie pytaj, zrób tak. To najlepszy wystrój mieszkania, jaki możesz mieć za kilka złotych. Porada jedenasta. Jeżeli nie stać cię na cytryny, użyj orzechów włoskich, ale nie dawaj otwieracza. Bo zjedzą. Jeżeli goście mają silny chwyt i mogą zjeść, użyj szyszek. Można je za darmo wziąć z lasu, nie psują się, a też ładnie wyglądają w miejsce. Porada 12. Kup ze cztery różne herbaty. Mogą być tanie, tylko wrzuć do słoików. Ważne, żeby otumanić gości możliwością wyboru. Naucz się smaków na pamięć i szybko wypowiadaj jeden po drugim. Poleć tę herbatę, której masz najwięcej. Porada 13. Kup takie serwetki z IKEA. Kosztuje to grosze, a wygląda zajebiście. Dużo lepiej niż wycieranie mordy rękawem. Porada czternasta. Nie, ręcznik papierowy się nie liczy. Porada piętnasta. Jeżeli kupujesz jakiś alkohol, kup inny, w drugim kolorze. Potem przy stole tak niby się zamyśl, który będzie lepiej pasować. Porada szesnasta. Opóźniaj moment podania jedzenia, ale na stół daj chleba ze smalcem i ogórki, że niby tylko dodatek. Ważne, użyj słowa rustykalne. Goście z głodu zapchają się kanapkami i z głowy. Jeżeli są wege, niech jedzą ogórki. Porada 17. Kup półgotowe danie, wsadź do piekarnika, dodaj jakiejś zieleniny albo z grzankami. Jest zapach, niby umiesz zrobić obiad. Załatwione. Porada osiemnasta. Jako deser podaj niechlujnie połamaną tabliczkę gorzkiej, to ważne, czekolady i kawałki jabłka. Jedno odbiera chęć na drugie, a wygląda zajebiście wyrafinowanie. Porada dziewiętnasta. Weź książkę, wstaw tam jakąś zakładkę, że niby czytasz. Połóż obok łóżka. Zakładkę włóż bliżej końca. Porada dwudziesta. Schowaj nieumiejętnie prezerwatywy, żeby trochę wystawały. Z podobnych powodów, co książka.